Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 3 września 2022 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, ja was kocham takimi, jakimi jesteście i proszę was, żebyście wszędzie starali się świadczyć o moim Synu Jezusie. Ludzkość oderwała się od Stwórcy i moje biedne dzieci chodzą jak ślepcy, by prowadzić innych ślepców. Wróćcie do Jezusa i przyjmijcie światło prawdy. Nie odrywajcie się od modlitwy. Kiedy jesteście od niej oderwani, stajecie się łupem demona. Należycie do Pana i tylko za Nim macie podążać i tylko Jemu macie służyć. Żyjecie w czasie wielkiej bitwy duchowej. Spowiedź, Eucharystia, Różaniec Święty, Pismo Święte i wierność wobec prawdziwego magisterium Kościoła. Oto broń ma wielką walkę. Zdążacie ku przyszłości pełnej wielkich prób. Ci, którzy miłują prawdę, będą prześladowani i prowadzeni przed sądy. Ujrzycie jeszcze straszliwe rzeczy na ziemi. Nie wycofujcie się. Cokolwiek nastąpi, zostańcie z Jezusem. Nie zapominajcie, w Bogu nie ma półprawdy. Idźcie naprzód drogą, jaką wam wskazałam. Ja będę się za wami modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.